Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie, moi drodzy. Witam Was ze słonecznego finale Ligurę. Słuchajcie, jestem podczas mojego Eurotripa. Miałem vlogi subiektywne kręcić co przystanek, jednak nie miałem na to, wiecie, organizacyjnie by mi się to nie spięło, ale jestem w finale, przyjechałem tu troszkę wcześniej, postanowiłem dzisiaj nie jeździć, zrobić sobie taki rest day, oprać się, oporządzić samochód, uzupełnić wodę i tak dalej, i tak dalej. I słuchajcie, tak gwoli wstępu, ponieważ dlaczego wcześniej w ogóle temat, wiecie, opony do enduro? To jest temat tego vloga. To jest taka mekka tematów forumowych i tak dalej. Wiecie, co człowiek to opinia. Jest to lista subiektywnie, jest to moja subiektywna opinia i moja opinia na temat tego, jaki produkt jest dobry, a który nie jest dobry. Wcześniej jeszcze miałem w ogóle takie wątpliwości, wiecie, kim ja jestem, żeby mówić jakiś test opon. W sumie ciężko tu mówić o teście, ja po prostu używam tych opon mniej więcej po sezonie, te, które będę Wam omawiał i mam jakieś tam rozeznanie. Jednak miałem takie wątpliwości, czy ja, wiecie, Paweł Kurczap, czy ja jestem godzien opiniować jakikolwiek produkt, skoro nie jestem prosem, nie jeżdżę na zawody i tak dalej. I doszło do mnie w pewnym momencie coś takiego, taka, wiecie, myśl, że wiecie, prosów jest garstka, takich naprawdę dobrych rajderów, nawet w Polsce jest może 5-10 takich faktycznie, wiecie, gości wymiataczy. Kiedyś ktoś to fajnie porównał, oni patrzą na trace'y w perspektywie, jak wiecie, Keanu Reeves w Matrixie na czasoprzestrzeń, wiecie, w tych cyferkach. Oni tak samo patrzą na ścieżki i oni generalnie będą mieli zupełnie inne potrzeby opony niż my, zwykli śmiertelnicy jeżdżący po prostu po trace'ach czy jeżdżący po tripach. To, że ja jeżdżę po tripach, to wiecie, tak więc patrzę też podjazdowo, aby ta opona była dobrze podjazdowa, no i oczywiście, żeby gryzła na zjazdach i to jest dla mnie takim priorytetem, no i żeby była wytrzymała. I przedstawię Wam, już teraz nawet nie wiem, będę Wam opowiadał o kompletach opon, które są takimi pewniakami i które są punktem wyjścia, że tak powiem, które są po prostu dobrymi oponami. O, może w ten sposób. I jedziemy po kolei, nie alfabetycznie. Słuchajcie, firma Maxxis. Moim złotym środkiem na opony takie endurowe, podjazdowo-zjazdowe, to są Assegai. One mają dosyć gęsty bieżnik. W trakcie jesienne, gdzie jest błoto, ona się troszkę ciężej odczyszcza, jednak nie jest to aż tak dokuczliwe. Assegai, ona ma bardzo fajny przekrój, taki półkolisty. Ja lubię takie opony, nie lubię takich kwadratowych bardziej. Ma taki dosyć okrągły kształt, także ona bardzo fajnie się w niej zakręca. Co ważne, bieżnik jest rozłożony na całej jakby płaszczyźnie opony. I to jest to, dlaczego zrezygnowałem z minionów DHF. Ja już to mówiłem w którymś z vlogów. Są dwa bieżniki, dwie te kostki, które lecą środkiem, potem jest długo nic i te boczne. I w mojej opinii, wiem, że wchodzę już tu w takie troszkę aptekarstwo, jednak właśnie ten moment, kiedy jechało się właśnie dokładnie na tym, kiedy się skręca, moim zdaniem minion dostaje uślizgu. Taka jest moja opinia, dlatego na minionie już nie jeżdżę chyba z 3-4 sezony. DHFC mówię oczywiście, bo właśnie przez to, po prostu uważam, że tam jest za duże martwe pole, tak to nazwijmy właśnie w tym bieżniku. Minion, znaczy Boże, Assegai, Maxxis Assegai ma właśnie ten bieżnik rozłożony równomiernie i przez to trzyma właśnie niezależnie od kąta, jak przechylicie rower, pod każdym kątem on trzyma dobrze grip. Słuchajcie, oploty, mieszanki. Ja jeździłem powiem Wam tak, to jest w ogóle, zależy, jak wiecie, jeszcze teraz ta cała sytuacja, która była z tymi brakami towarów. Wybierajcie spośród dwóch. DH Casing, mówię o oplocie. DH Casing lub Double Down, generalnie oplot Double Down jest równie mocny, ale jest o wiele lżejszy. Także te dwa oploty. Natomiast jeżeli chodzi o mieszankę, tylko i wyłącznie Max Grip. I tu Wam polecam, szczególnie do elektryków, do e-bike'ów, gdzie ta moc przekazywana na tylne koła jest ogromna. Polecam Wam również, zarówno na przód i na tył, Max Grip. Ważne, są dwie. Max Terra i Max Grip. Max Terra jest twardszą mieszanką. Max Grip po prostu dobrze lepi. Dlaczego nie jeżdżę na Assegaiach? Słuchajcie, wszystkie opony mają to do siebie, że one są jakby, mierzycie ich jeżdżalność, jak są, wiecie, ten bieżnik jest w dobrym stanie. Maxxis Assegai, poprzez to, że ma małe te kostki, drobne, one się szybko zużywają. Szczególnie w mieszance Max Grip, one dosyć szybko ulegają po prostu starciu, wiecie, takiemu zaokrągleniu i dosyć szybko ta opona traci taką swoją, ten sznyt pierwszy, taki tą właściwość. Dlatego odpuściłem Assegaie, aczkolwiek uważam, że jest to bardzo dobra opona. Tylko weźcie pod uwagę, że ona się po prostu szybciej zużywa ze względu na małą kostkę i miękką mieszankę,
która po prostu szybko schodzi. Przy czym częstotliwość wymiany takiej opony w przodu, przód objeździcie cały sezon spokojnie, natomiast tył, jeżeli zaczynacie średnio jeździć w marcu, to około sierpnia, września już trzeba będzie powoli wymieniać. Kolejna jeszcze opona, którą warto wspomnieć, ale ja jej nie lubię, już Wam powiem dlaczego. Jeżeli jesteśmy przy Maxxisie, bardzo dobra podjazdowo, jest genialna Maxxis Minion DHR na tylną oponę, na tylne koło. Natomiast ona, jeśli chodzi o podjeżdżanie, to jest, wiecie, traktor, ona wyrywa wręcz, wiecie, wszystko, co napotka. Natomiast ona jest zbyt ostra przy hamowaniu. Ja nie lubię. Ja lubię tył, jak hamuje, ale jak jest uślizg tej opony. I nie lubię, jak rower po prostu hamujecie i rower, jak kotwica się zatrzymuje. Ja lubię, jak tył po prostu gdzieś tam czasem myszkuje. Dlatego to jest w sumie jedyny minus. Jeżeli lubicie oponę, która faktycznie jest, wiecie, zero-jedynkowa, to jak najbardziej tutaj. Tak samo Oplot oczywiście, DHK. Racing, natomiast mieszanka Max Grip to samo. I trzecią oponą z Maxxisa, której do niedawna używałem jako przejściówki na wiosnę i jesień, to było Shorty. Shorty jest o tyle fajną oponą, że ma bardzo rzadki bieżnik. Ona się mega szybko czyści z błota i przez to, wiecie, no, trzyma dobry grip gdzieś tam na ściółce, bo ona jest, no wiecie, no, nie zabrudza się. No wiecie, ja to traktowałem, teraz mam drugi komplet kół, może do niej wrócę, aczkolwiek ja to traktowałem, to była taka dobra opona na przejścia, ona na suche raczej się nie nadaje, za bardzo jest, za rzadki jest ten bieżnik, tylko mi się po prostu nie chciało jej zmieniać. No mam je teraz w rezerwie, takie gdzieś tam leżą, także mam te opony w rezerwie, ale no jest jesień, no chociaż taką jesień to ja bym sobie życzył, no i nie zakładam ich na chwilę obecną. Mieszanka Oplot oczywiście ten sam. Także Shorty jako takie przejściówki, albo na mokre warunki, albo jak jedziecie taką dłuższą wyrypę, dłuższego tripa właśnie, wiecie, na jesień, no to można by ewentualnie się pokusić, żeby założyć. Natomiast tak, że tak powiem w cudzysłowie, na co dzień, no to mi się nie chce tego przemieniać. Dobrze, także mamy tutaj Maxxisy. Aha, jeszcze mam dwie zimówki jakby. Recona Plus 2.8, 29 cali i Miniona 3.0. Jako opony semi-fatbike. To jest takie pis na wodę. Raczej nie zdaję to egzaminu, tak, tylko taka jako ciekawostka Wam powiem. Próbowałem to w zeszłym roku jako semi-fatbike. Może troszkę, ale to nie jest tak, że jedziecie jak na fatbike'u. Także bez sensu. Dobra, zamykamy temat Minionów. I o ile, tak jak mówiłem, z Assegaiów byłem dosyć mocno zadowolony, lubię zawsze po prostu iść do przodu, wiecie, tu mam pewniaka oponę, a nóż widelet, wiecie, bardziej mi spasują inne opony i w ten sposób właśnie natrafiłem na Schwalbę. W zeszłym roku przejeździłem praktycznie cały sezon przód na Magic Mary, a tył miałem Big Betty, oploty, Super Trail, chyba tak to się nazywało, czyli ten średni oplot ze Snake, z tą skórą węża, ze Snake Skinem i mieszanka Soft Addix, czyli ta pomarańczowa, przód, tył. To jest ta średnia, to nie jest ta najmocniejsza i uważam, że był to bardzo dobry komplet opon. W tym roku kupiłem, na początku sezonu, kupiłem na przód znowu Magic Mary, dokładnie w tym samej mieszance, w tym samym oplocie. Natomiast na tył kupiłem Eticurenta z gęstszym bieżnikiem, ponieważ Big Betty, którą miałem w zeszłym roku, ona ma bardzo podobny bieżnik do, ona ma jakby w poprzek, jakby prostopadle do osi koła ułożone kostki i ona jest tak samo zero-jedynkowa. Przy podjazdach genialna opona, natomiast przy zjazdach była za bardzo, po prostu hamowała. Myślę, że wiecie, o czym mówię z tym hamowaniem. Dlatego postanowiłem ją wymienić na Eticurenta na tyle. Dałem to w Super Gravity oplocie, kupiłem. Bardzo ciężka opona, bardzo mocna opona, nie do zajechania, jeżeli chodzi o, wiecie, ścianki. 1,5 kg waży. Także super mocna mieszanka Addix, Soft. I ona mi pasowała pod tym kątem, że miała gęstszy bieżnik. I jak jest gęstszy bieżnik, ta opona się tak nie wcina, że tak powiem, w podłoże i ona właśnie się bardziej ślizga. Na podjazdach jest jak najbardziej super. Wykorzystuje właśnie te wszystkie klocki do wyjeżdżania. Natomiast przy hamowaniu ona się bardziej ślizga. Ona jest taka bardziej flowowa, tak bym nazwał może. Tak by to było. I przyznam Wam szczerze, że
Magic Mary przód, Eddy Current tył, rare, tylny, bo są Eddy Currenty przód, tył, tylny Eddy Current, to jest moim zdaniem, jestem w stanie wyrzucić już, że tak powiem, co, które wcześniej miałem przejściówki, shorty, moim zdaniem właśnie ten duet to jest taki najbardziej i najbardziej mega uniwersalny zestaw opon, jaki miałem. Magic Mary, Eddy Current. Bardzo dobre opony, bardzo wytrzymałe, super trzymają na mokrym. Magic Mary troszkę się ślizga na takich, wiecie, twisterze, na takich trace'ach, na takich flow trail'ach. Jest troszkę śliska, no ale to właśnie kwestia tego, że ma ten, nie ma zbyt gęstego tego bieżnika. Natomiast ten bieżnik też jest znowu rozłożony fajnie, ma fajny przekrój też ta opona, też taki półokrągły idealnie. Naprawdę bardzo, bardzo dobre opony. Także to byśmy mieli szwalbę za sobą, tak, wszystkie. Big Betty, Magic Mary, Eddy Current. Tak, to mamy szwalbę za sobą i słuchajcie, i tak jak mówię, to jest zestaw, do którego na pewno wrócę, jeżeli zaraz Wam powiem o moim nowym zestawie, z którym będę miał problem generalnie, może mi pomożecie w komentarzach. Słuchajcie, postanowiłem, znowu wiecie, no mam coś pewnego, idę dalej, sprawdzam, czy coś, że tak powiem, działa. Baczery. Moja opinia o baczerach, jeżeli ktoś śledzi kanał, wiecie jaka jest. Uważałem, że to są fatalne opony, w ogóle nie klejące, absolutnie słabe, śliskie, plastikowe itd., itd. Wszystko do czasu, aż w sklepie Alpe Bike Tychy, bardzo dobrze zaopatrzony sklep, właśnie byłem u Aurela i, że tak powiem, organoleptycznie, wiecie, dotknąłem nowego baczera T9, chyba w zeszłym roku wszedł, albo w tym. I słuchajcie, ten nowy baczer w mieszance T9, ta guma jest taka wręcz, ona jest taka, ja bym ją porównał, jak czasem macie, jak w samochodach są te takie matki gumowe, żeby tam, wiecie, telefon położyć i tak dalej, ona ma mniej więcej taką konsystencję, jest bardzo lepka i bardzo dobrze trzyma grip i teraz ją mam, słuchajcie, no wczoraj wróciłem z Elby, byłem na wyspie Elba, gdzie były wapienie śliskie, zlane deszczem. Wcześniej wyjeżdżałem, wiecie, zjazd z ziemi, takiej gliny, to jest taka glina na wapienie. Słuchajcie, ani razu mnie, ta opona jest po prostu genialna, naprawdę. Tak jak ta opona klei, jak na niej się pewnie czuję na rowerze, jest to niesamowite. Ciśnienie, słuchajcie, aha, tu widzicie, może też poruszę, mniej więcej ja jeżdżę z przodu około 1,1 bara, 1 bar, z tyłu 1,5, 1,7 bara, w tym zakresie trzymam ciśnienie w oponach. I właśnie wczoraj, jak jeździłem na tym baczerze w ciśnieniu dokładnie 1 bar, no po prostu byłem naprawdę mega pozytywnie zaskoczony właściwościami tej opony. Nieuszkodzona, pomimo ostrych kamieni, po prostu cięła tam, gdzie chciałem, ona jechała. Naprawdę, zero ślizgów. Także baczer w mieszance T9, to jest bardzo istotne. Bardzo, bardzo polecam. No i tutaj problem się stał z tyłem, ponieważ T9 z przodu, wiecie, to jest bardzo lepka mieszanka. Stwierdziłem, kurczę, dam troszkę szybszą mieszankę, taką, wiecie, T7, bo tam jest T9, T7, T5, taka nomenklatura speca tych baczerów. Dam T7 i generalnie wczoraj, jak już byłem, bo na gardzie już miałem z tym problemy, z tą oponą, wczoraj już zacząłem salami ciąć na pół, bo nie wiedziałem, czy dojadę po prostu do końca odcinka. Bardzo słaba, słuchajcie, klei dobrze, podjeżdża dobrze, fajny bieżnik, bardzo fajnie ta opona trzyma. Natomiast jeżeli chodzi o baczera w mieszance T7... Stop! Muszę tutaj dodać pewne usystematyzowanie. Oczywiście rodzaj mieszanki to nie to samo, co oplot opony. O mieszankach T już wiecie. Natomiast oplot, który należy wziąć pod uwagę, nosi nazwę Gravity. I w przypadku baczerów kolor na pudełku jest czerwony, a w przypadku słabego oplotu Trail kolor pudełka jest szary. Dlatego baczer w czerwonym pudle przód, tył, tak? Baczer w jakimkolwiek szarym pudełku? Nie. Uprzedzę pytanie, na chwilę obecną nie ma baczera w twardszej mieszance T7 czy T5 w oplocie Gravity. A szkoda. Wracając do finale. Słuchajcie, no przedziurawiał się, ja chyba mam tam już 6 salami powciskanych. Ja nawet nie jechałem szybko, no ja wiem, że jestem ciężki, elektryk i tak dalej, ale no tyle problemów to nie miałem, nigdy z poną. Klei dobrze, fajnie podjeżdża, fajnie się zachowuje, ale jest, absolutnie się nadaje do enduro, do mocniejszej jazdy. Po prostu ją rozwalicie, po prostu są dwie dziury były takie same, takie wiecie, 3 mm, po prostu nacięcia na środku, nacięcia od kamienia, pomimo używania wkładki, także naprawdę
po prostu szajs. Muszę się dowiedzieć, znaczy przyznam wam szczerze, tutaj muszę to doczytać, czy ta T9 nie ma jakiejś wkładki butylowej, bo jeżeli ma jakąś wkładkę antyprzebiciową, to na pewno ją założę na tył, ponieważ jest to, no na chwilę obecną jest to najlepsza opona, jaką miałem. Jeśli chodzi o przód, na pewno jeżeli chodzi o tył, w T9, T7 odpada, T9 zobaczę, może w ogóle jeszcze, jeszcze jutro będzie test, to wam powiem, bo domontuję to do filmiku. Jestem w finale, bo mam dwie baterie, więc wiecie, góra, dół, góra, dół, góra, dół. Także sprawdzę tutaj na finale. W finale, wiadomo, weryfikuję wiele, wiele rzeczy, jeśli chodzi o sprzęt rowerowy i riderów. Dobrze, moi kochani, no to tyle, jeśli chodzi o opony. Czego nie wymieniłem, nie pytajcie, czy testowałem, czy nie testowałem. Żadnych innych opon nie testowałem, nie testowałem Continentalów, Michelinów. Teraz Goodyear podobno jakoś wszedł jeszcze z jakimiś tam nowościami, tam w tajemnicy trzymane. Może będzie mi przetestować, może nie. Także te trzy komplety opon, Maxxis, Assegai, Schwalbe, Magic Mary, Eddy Current, Butcher T9 ze Speca, to są opony, które mogę szczerze polecić. Z pięknego włoskiej, z pięknej włoskiej Liviery spod finale Ligure. To wszystko na dzisiaj. Do następnego. Cześć!